Hejka, z tej strony Zwierzęca Spółka, a ten filmik to ranking 10 najpopularniejszych błędów popełnianych przez właścicieli chomików. Numer 10 to małościłki wylokum. Chomiki to zwierzęta podziemne, które muszą mieć miejsce, by kopać tunele. Najlepsze do tego będą odpylone trociny i dobrze by była ich warstwa minimum 20 cm, tak aby te tunele były robione swobodnie, a nie tak ledwo, ledwo Jednak nie każdy o tym pamięta, tym bardziej ludzie mający klatki mają zazwyczaj jakieś 5 cm ściuki i to po prostu nie wystarcza chomikowi Dziewiąty najczęściej popełniany błąd to kompanie chomików w wywodzie Niektórzy ludzie myślą, że chomiki się kąpią tak jak na przykład psy, jednak jest to ogromny błąd. Wszystkie gryzonie same dbają o swoją higienę poprzez piasek i taka woda po prostu jest niedość stresem, to jeszcze może zaszkodzić. Oczywiście można to zrobić tylko w jednym przypadku, czyli jeśli weterynarz to zaleci. Numer 8 to brak kuwety w lokum. Nie każdy wie, że to jest potrzebna rzecz czy niektórzy w ogóle nie wiedzą o istnieniu takiego czegoś Ale chomiki właśnie powinny myć się oraz załatwiać się w piaskowej kuwecie Która powinna być na tyle duża, aby chomik swobodnie się w niej obracał I do niej się wsypuje piasek, który się nie pyli Jest parę takich No i tak chomik dba o swoją higienę A skutkiem tego, że ktoś nie ma takiej kuwety Jest to, że na przykład futrze są dziury I jest ono takie totalnie niebłyszczące się takie po prostu uliche. A jeśli jest kuweta, to w ogóle jest takie błyszczące, bujne, dlatego lepiej się w nią zaopatrzyć. Punktem siódmym jest kupowanie i podawanie chomikom wapienek. I jest wiele mitów na ten temat. Na przykład to, że takie wapienko ściera zęby lub to, że po prostu daje jakieś witaminy, a tak naprawdę to totalnie nie jest prawdą. Tak naprawdę to jest taki, powiedzmy proszek jaki się używa do różnego typu robót i on potem się osadza na nerkach chomika, przez co w skutku on umiera. Dlatego w życiu tego nie kupujcie. Jak chcecie ścierać zęby, to kupcie dobrą karmę lub jakieś gałązki jako dodatek, a po prostu witaminy to wystarczy, że chomik ma dobrą dietę i ogólnie warunki. Szósta rzecz to brak wizyt u weterynarzy ze specjalizacją do zwierząt egzotycznych. Ogólnie nie może to być wet psiokoci On po prostu może zaszkodzić, a nie pomóc Wiele z nich w ogóle nie przejmuje chomików I jednak nie chodzi mi tutaj o takie wizyty, że przykład, nie wiem chodzę raz w miesiącu Oczywiście byłoby to fajne, ale chodzi o to, że jeśli ma się chomika z miejsca nieznanego pochodzenia Na przykład od osoby prywatnej z OLX To wtedy od razu trzeba pojechać z chomikiem do takiego weterynarza Normalnie to tak co około 2-3 miesiące, a jeśli coś się dzieje to trzeba od razu pojechać do weta Nie można czekać tylko od razu, ja tak miałam dosłownie po paru minutach się zebrałam i pojechałam Bo w takich przypadkach po prostu nie można czekać, bo tak naprawdę liczy się każda minuta Następnym punktem jest to, że wiele osób daje chomikom do lokum czy na wypiegach jakieś materiałowe rzeczy Może dla innych gryzoni jest to super, ale chomiki powiedzmy, że są do tego wyjątkiem one po prostu kochają gryźć materiał, a niestety nie jest to zbyt fajne, bo po prostu on może się wyplątać w ząbki i po, może na przykład ten chomik to zjeść. Mój Miki dosłownie jest taki, że ja go nawet na kostrze kodry nie mogę dać, bo od razu zaczynają szarpać, a co dopiero jakby miał mieć jakiś materac, posłanie w lokum, to w ogóle by tego nie było, on by sobie zrobił krzywdę, a w wielu lokach po prostu u ludzi zauważam takie coś. A właśnie to jest taki, powiedzmy, też mit swojego rodzaju, że chomik w przeciwieństwie po prostu do innych gryzoni tak naprawdę nie może mieć takich rzeczy. No a właśnie w sklepach zoologicznych wiele osób to poleca, co jest właśnie mitem. Czwarty punkt to trzymanie chomików, a dokładnie wszystkich innych gatunków z wyjątkiem Campbella, w stadach. Czyli na przykład, że ktoś kupi dwa chomiki, trzy, w ogóle nie wiadomo ile, to jeśli jest to Campbella, które są dostępne tylko w jednej hodowli w Polsce. No to przy kambybelach jest to akurat zalecane, ale inne chomiki, czyli Roborowskiego, syryjskie, hybrydy, nie mogą być absolutnie razem. Po prostu, jeżeli jest to chłopak i dziewczyna, to prędzej się rozmnożą niż za przyjaźnią. A jeśli jest to jakby jakoś mieszanie, na przykład dziewczyna, dziewczyna, chłopak, chłopak, to wtedy po prostu się prędzej czy później pobiją i może to mieć fatalne skutki dla obu chomików, przykład śmierć lub poważne obrażenia dlatego akurat chomiki są samotnikami, czyli jedno lokum równa się jeden chomik trzecim punktem jest zły kołowy zły, co to znaczy, że albo bez pełnej bieżni, czyli z takimi szparami pomiędzy tej głównej części Albo z efektem nożyc, który występuje w metalowych kołowrotkach i chyba w jednym typie plastikowego, oraz za mały kołowrotek. Ogólnie dla syryjskich chomików minimalne wymiary kołowrotka to 28 cm, dla chomików hybryd to 25 a dla roborowskiego 20 Jednak te minimalne nie zawsze starczają, bo jak jest jakiś większy okaz, to najlepiej po prostu mieć ponad te minimum bo po prostu chomik wtedy ma krzywy kręgosłup, jak jeździ na takim kołowrotku za małym i potem przez to może mieć jakieś różne wykrzywienia kręgosłupa, a wiadomo, zdrowie jest najważniejsze. Drugi punkt to zła dieta. I tutaj powiem tak mega ogólnie. Na przykład złą dietą może być zła karma. Ogólnie w Polsce... W takim stacjonarnym zoologu rzadko znajdziecie jakąś taką naprawdę super karmę, która jest tak mega zbilansowana. Zazwyczaj trzeba po prostu ją zamówić przez internet, jest to taka jedyna opcja. Ale karma nie, nie jest jakby jedyną rzeczą w diecie chomika. Chodzi też na przykład o podawanie owoców, lub warzyw nieskonsultowanych z listą żywienia, czyli na przykład jakieś egzotyczne owoce, które dla chomików są trujące. Lub podawanie chomiką karłowatym zbyt często i w zbyt dużych porcjach jakichś słodkich owoców, ale też na przykład szkodliwe są kolby. Nie mówię, że wszystkie, bo jeśli nie są sklejane miodem i skład mają OK, to tak naprawdę raz na jakiś mega rzadki czas, na jeden dzień, można taką dać, ale i tak je polecam ogólnie dawać przetworzonych rzeczy, chociaż niektóre naprawdę są fajne, ale wiadomo, z umiarem. I też może złą dietą być to, że na przykład daje się za mało ziół, czy jakichś innych zdrowych rzeczy. I pierwszy, totalnie najpopularniejszy błąd, to to, że ludzie po prostu myślą, że chomiki powinny żyć w klatkach. Jeśli jest to klatka, nie wiem, no w stylu bob, to jeszcze ujdzie, chociaż i tak nie jest to dobre rozwiązanie. Ale mnie najbardziej denerwują te klatki piętrowe, już w ogóle jak mają jakieś pięterka plastikowe, rurki i inne badziewia, to już w ogóle jest to porażka. Chomik po prostu w takiej klatce może się zabić na parę sposobów. Jakby szkoda, że jest to nadal produkowane i polecane przez ludzi w zoologach, bo tak naprawdę to jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Jakby nawet już nie powiem o tych niebezpieczeństwach, ale też to, że po prostu nie jest to dostosowane do życia chomika, bo na przykład minimalne wymiary dla chomików hybryd to 100 na 50, czyli takie jak widzicie tutaj u Mikiego, a dla chomików roborowskiego. I syryjskich jest to już 120x50, czyli jeszcze takie plus 20 cm, a większość ludzi ma jakieś lokum nie wiem, 60 na 40 lub w ogóle o wiele mniejsze, co jest naprawdę złe i szkodliwe. Jeśli chodzi o pięterka, to chomik może z nich spaść, i to są, tak jak wcześniej powiedziałam, zwierzęta podziemne i takie pięterka po prostu nie są mu w ogóle w niczym potrzebne, a tylko mogą zaszkodzić. Jeśli jeszcze klatka ma jakieś takie plastikowe rurki. To problem jest taki, że one mają po prostu słaby dostępy do tlenu i chomik może się na przykład udusić w niej. To byłoby już na tyle. Tak naprawdę było to tylko 10 błędów, a istnieje ich naprawdę mnóstwo. Myślę, że powstanie druga część tego filmu, gdzie będzie kolejne 10 błędów. Ale już takich powiedzmy rzadszych, lub takich naprawdę bardzo idiotycznych. Nawet już mam parę pomysłów, więc po prostu czekajcie na kolejny filmik. Jeśli go jeszcze nie ma, to polecam zajrzeć na jakieś inne starsze filmy. Są to jakieś vlogi oraz edukacyjne odcinki. Też coś o gadach znajdziecie, akwarystyce. No więc naprawdę jest spory wybór. Też zapraszam na mojego Instagrama. To pa!